Szanowni Państwo, cyfryzacja, która jest rzeczą o znaczeniu fundamentalnym. Dzisiaj wszyscy co do tego się zgadzamy. Pod tym pojęciem cyfryzacji oczywiście kryje się wiele kwestii, wiele również problemów, zjawisk. I gdyby nam dzisiaj przyszło rzeczywiście pochylić się nad tą właśnie problematyką, to okazałoby się, że tutaj ilość wątków i tematów byłaby niesamowicie duża. Naszym zadaniem dzisiaj, czy tym celem, który sobie stawiamy w ramach tego panelu, jest odnieść się i spojrzeć na to, co nazywamy cyfryzacją z perspektywy z jednej strony procesów bardzo istotnych i ważnych, a więc z jednej strony z tego, co dotyczy procesów edukacji, a więc związanych z funkcjonowaniem oświaty na poziomie podstawowym, na poziomie szkoły średniej, ale również na to, co istotne i ważne, również i w tym wymiarze związanym z funkcjonowaniem szkół wyższych, funkcjonowaniem uniwersytetów. To jest ten wymiar, który tak naprawdę łączy ten świat dydaktyki uniwersytetu ze światem dydaktyki oświaty, wychowania na poziomie poniżej poziomu uniwersyteckiego. To jest wykorzystywanie całej skali instrumentarium, który daje nam komputer, daje nam sieć cyfrowa. I to jest ten wymiar wiążący się z traktowaniem tej przestrzeni jako czynnika wspierającego funkcjonowanie oświaty i dydaktyki w świecie uniwersytetu. Ale pamiętajmy, że obok tej warstwy mamy tę sferę, tę warstwę, która dotyczy prowadzenia działalności naukowej, a więc dostępności źródeł, dostępności monografii, opracowań, prac przyczynkarskich, które są istotne i ważne z punktu widzenia właśnie prowadzenia takich lub innych działań naukowych, pracy takich czy innych zespołów badawczych. To jest ten wymiar bardzo istotny i ważny, który też powinniśmy mieć na uwadze. Witamy serdecznie pana ministra Czarnka. Witamy serdecznie pana ministra edukacji, nauki i szkolnictwa wyższego. Serdecznie witamy. I wreszcie jest ta trzecia kwestia wiążąca się, jeśli spoglądamy na to, co, o czym powiedziałem, czyli te dwa wymiary, z jednej strony dydaktyczny, z drugiej strony ten wymiar naukowy, dostępności pewnych źródeł i współpracy na poziomie w sieci. Mamy jeszcze to, co związane jest z pewnymi sytuacjami, które kiedyś nazywano sytuacjami nadzwyczajnymi, a dzisiaj powoli stają się niestety swego rodzaju normalnością. Mam tu na myśli cyfryzację, sieć w wymiarze realizacji dydaktyki i w wymiarze realizacji aktywności naukowej. To, co zaistniało w następstwie pandemii, a więc wejścia w przestrzeń e-learningu i traktowania e-learningu jako codzienności. No i wreszcie, jeśli chodzi o to, co wydarzyło się na Ukrainie, agresja Rosji na Ukrainę, to jest ten czynnik, to jest ten element, który sprawił, że wielu uczniów ukraińskich mieszkających obecnie w Rzeczypospolitej może realizować swoją aktywność uczniowską, że tak powiem, poprzez e-learning w kontakcie ze szkołą ukraińską na Ukrainie, czy też z Uniwersytetem Ukraińskim w Ukrainie. Więc tych wymiarów jest, jak Państwo widzą, wiele. Dodać należy jeszcze
to, co można by połączyć wprost z istnieniem i z tym, co nazywamy cyfryzacją, z tym wymiarem negatywnym, a więc to, że internet i ta zdolność, umiejętność i dostępność jest też dostępnością do chyba największego też i śmietnika intelektualnego, jaki człowiek stworzył w XXI wieku, więc to też miejmy na uwadze, kiedy mówimy o cyfryzacji, o wykorzystywaniu nowoczesnych technik. Ale jako, że pan minister już jest z nami, więc mogę zrealizować to, do czego tutaj zostałem powołany, a więc rozpoczęcie panelu. Serdecznie wszystkich panów panelistów witam. Panowie zapewne nie będą zaskoczeni, że jako pierwszemu udzielę głosu panu ministrowi, panu profesorowi Przemysławowi Czarnkowi, bo jest to osoba, która, ale przede wszystkim jest to minister konstytucyjny rządu Rzeczypospolitej Polskiej, który ma to doświadczenie w tej przestrzeni, o której mamy, tej kwestii, o której mamy rozmawiać, ponieważ jako ministerstwo doświadczyliśmy wprost tych dwóch czynników, więc i pandemii, i teraz tego, co związane jest z agresją Rosji na Ukrainę w tym wymiarze cyfryzacji, ale też obok tego to, co związane jest z aspektem codzienności, a więc normalności, a więc funkcjonowania w normalnych realiach. Panie ministrze, bardzo proszę o kilka uwag dotyczących kwestii roli cyfryzacji współcześnie. Bardzo dziękuję. Dziękuję panu marszałkowi Markowi Gołcińskiemu, szefowi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, panu marszałkowi Ryszardowi Terleckiemu, wszystkim państwu za możliwość dzisiejszego spotkania tutaj w tym pięknym miejscu. Przepraszam za chwilowe spóźnienie, ale spotkałem się najpierw z dziećmi ze szkoły podstawowej, uczniami, z młodzieżą już w zasadzie, bo byli też ósmoklasiści, ze szkoły podstawowej numer 1 w Przemyślu, do której uczęszczał wcześniej Zbigniew Brzeziński, później Marek Kuchciński, a teraz uczęszczają przyszli wielcy Polacy, którzy kształcą się rzeczywiście przy pomocy bardzo nowoczesnych metod. Spotkaliśmy się tutaj w tym namiocie przed wejściem do zamku, gdzie mamy mobilne laboratorium przyszłości, które jest, można powiedzieć, również naszą taką wizytówką wyjazdową tego, co się dzieje dzisiaj w polskich szkołach, bo to się dzisiaj dzieje w polskich szkołach. Czyli nowoczesność i cyfryzacja na skalę nigdy nie notowaną, ale to chcę podkreślić z całą mocą, nie notowaną także w wielu krajach Europy Zachodniej. W wielu krajach Europy Zachodniej. To, o co zapytał pan profesor Włodzimierz Bernacki, mój znakomity współpracownik, to rzeczywiście jest pewien powód przyspieszenia cyfryzacji. To, co się stało w 2020 roku, kiedy nastał koronawirus i zaczęliśmy być izolowani, zdecydowanie przyspieszyło nasze działania w kierunku wykorzystania nowoczesności. No ale nie byłoby tego wykorzystania na taką skalę i nie byłoby takiego rozwoju, gdyby nie dwie rzeczy, gdyby już nie wcześniejsze przygotowanie pewne do tego, bo to nie było tak, że nagle nastała pandemia i w szkołach, w których nic nie było, budowaliśmy wszystko od podstaw, nie zrobilibyśmy nauki zdalnej, nie zrobilibyśmy tego postępu cyfrowego, tylko to jest już efekt pewnych nakładów, które były poczynione kilka lat wcześniej, tej ogólnopolskiej sieci edukacyjnej, tej informatyzacji szkół. No proszę zwrócić uwagę, że w 2015 roku tylko 10% polskich szkół było podłączonych do szybkiego internetu. Trudno sobie wyobrażać dzisiaj funkcjonowanie szkół, także w okresie popandemicznym, z 10% podłączeniem do szybkiego internetu. Dziś niemal wszystkie szkoły, bez wyjątku, nawet te najmniejsze, podłączone są do szerokopasmowego internetu. Ten szerokopasmowy internet to jest 90 kilka procent, w kilku procentach, gdzie go jeszcze nie ma, jest zastępczy internet, ale internet szybki. Wystarczający również do tego, żeby myśleć o tym, jak wykorzystywać cyfryzację, informatyzację i nasze kompetencje cyfrowe, które nabyliśmy
I to jest efekt uboczny, jedyny dobry chyba, ale jest efekt uboczny, jedyny dobry pandemii i nauki zdalnej. Jak wykorzystywać te kompetencje do tego, żeby rozwijać się dalej? Również te czasy, w których żyjemy, czasy również pewnego zagrożenia, no zwłaszcza tutaj na tym pograniczu, gdzie kilka razy przecież dawaliśmy możliwość i niektórzy, na szczęście tylko niektórzy, bo z Warszawy wyglądało to gorzej, tutaj lepiej, a to dzięki pani wojewodzie Ewie Leniart również i jej intensywnej pracy, dawaliśmy możliwość przechodzenia na naukę zdalną, no choćby w związku z tym, co się stało w Przewodowie, to ostatni przypadek, ale i wcześniej wojna hybrydowa na granicy białoruskiej, to województwo lubelskie i podlaskie. Ale i tutaj początek wojny na Ukrainie, dawaliśmy taką możliwość, wiedząc, że jesteśmy do tego przygotowani. Ale jako przykład tego, do czego to może służyć również w przyszłości. No nie tylko do tego, o czym będziemy za chwilkę pewnie mówić, do rozwoju kompetencji naszej młodzieży, do odkrywania talentów. Słyszę, że Szkoła Podstawowa nr 1 w Przemyślu, oprócz tego, że ma znakomicie wyposażone laboratorium przyszłości, bo każda szkoła podstawowa w Polsce od najmniejszej do największej za 1 200 000 000 zł zrobiła 15 tysięcy laboratoriów przyszłości z drukarkami 3D, z robotami, z Google'ami VR, z lutownicami nowoczesnymi, z długopisami 3D, no rzeczy, które no, można powiedzieć cudawianki. Ale te cudawianki nie są tylko po to, żeby zajmować czas uczniom, tylko po to, żeby rozwijać ich talenty. I wielu się w tym odnajduje. To, co ogłosiliśmy w czwartek, zdaje się, w czwartek, czyli nowy projekt Liga Robotów, turniej, na który wykładamy 10 milionów złotych dodatkowe, po to, żeby zespoły robotyków, tych informatyków w podstawówkach od 4. do 8. klasy, bo chodzi również o grę zespołową, o działanie zespołowe, zainteresowane programowaniem i robotami, czyli czymś, co jest przyszłością, mogły startować w zawodach wojewódzkich, a 32 najlepsze drużyny w czerwcu będą miały finał w Warszawie właśnie w tej lidze robotów. Szkoła Podstawowa nr 1 też ochoczo do tego turnieju przystąpiła. Wszystko po to, żeby dawać możliwość rozwoju tym młodym ludziom już na etapie szkoły podstawowej w kierunkach informatycznych, technicznych, niezwykle zaawansowanych, odnajdywania się w tej przestrzeni po to, żeby te talenty później mogły wybuchnąć już na etapie szkoły średniej i na etapie być może szkoły wyższej zawodowej, inżynierów, których potrzebujemy bardzo mocno, nie tylko informatyków, ale tych robotyków, tych rozmaitych innych specjalistów w tych nowoczesnych technikach. No, to jest efekt uboczny, powtarzam, przyspieszenie to jest efekt uboczny pandemii. Jeśli na pandemię i na naukę zdalną możemy patrzeć z jakiejkolwiek dobrej strony, no to właśnie z tej strony, że nam pozwoliła to zrealizować. Mogę podsumować tylko tak, że przez okres pandemii koronawirusa i w okresie popandemicznym w ostatnim roku łącznie to jest blisko 5 miliardów złotych, które rząd polski zainwestował w informatyzację, cyfryzację polskich szkół. No i mamy kolejne projekty. Dziękuję panie ministrze. Oczywiście tutaj o tej sferze aktywności ministerstwa można by mówić bardzo wiele, bo również odnosi się to do tej przestrzeni uniwersytetu i również tego, co związane jest z uprawianiem nauki, ale myślę, że ważne jest również to, abyśmy poznali tutaj opinie dotyczące kwestii cyfryzacji i wykorzystywania tych technik również i w innych miejscach. I tu bardzo proszę o zabranie głosu pana Laszlo Georgi, komisarza rządu odpowiedzialnego za koordynację programu Nauczajmy dla Węgier. A więc proszę przedstawiciela Węgier. Bardzo proszę panie komisarzu. Bardzo dziękuję. Przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że mogę uczestniczyć w tej dyskusji. Panie ministrze, szanowni goście. Mówimy tutaj o edukacji cyfrowej, ale ja na ten temat nie chciałbym za dużo mówić, dlatego że tak naprawdę cyfryzacja i edukacja cyfrowa jest tylko środkiem do osiągnięcia pewnego celu. Szkoły podstawowe, średnie i uniwersytety
Ale przede wszystkim mówimy tutaj o szkołach podstawowych i średnich. Musimy je wyposażać w szerokopasmowy dostęp do internetu, w odpowiednie wyposażenie, roboty, drukarki 3D i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja chciałbym wrócić do podstaw dobrze funkcjonującego systemu edukacji. And no one created a better study than they did. They examined 25 school systems, sent them the best school systems of the world, and they wrote a study. Zostało przeprowadzone badanie zatytułowane jak funkcjonują najlepiej działające systemy edukacji na świecie i dlaczego one są najlepsze. Są trzy powody takiej sytuacji. Przede wszystkim chodzi o jakość nauczycieli. A najlepsze systemy nauczenia z Estonii, z Korei Południowej i tak dalej charakteryzują się tym, że najlepsze osoby są wybierane na nauczycieli. W Finlandii top 30% can go tylko to become a teacher. 30% najlepszych studentów może zostać nauczycielami. Lower, w Singapurze jest to 20%, podobnie w Korei Południowej. Także najlepsi studenci z całej kohorty są wybierani do tego, by nauczać w klasach od 1 do 4. Kids, because as we know from a good example from Estonia, tych najlepszych 5% studentów, jeśli chodzi o te pierwsze klasy szkoły podstawowej. Również bardzo uważnie są dobierani nauczyciele wykształcenia przedszkolnego. To jest podstawa. Najlepsi nauczyciele powinni być wysyłani do nauczania w przedszkolach i w pierwszych klasach szkoły podstawowej. Bardzo istotna jest również jakość kształcenia nauczycieli. I tutaj oczywiście również sprawdzają się rozwiązania cyfrowe. Uczniowie już żyją w cyfrowym świecie. Doskonale ten świat rozumieją. Natomiast w związku z tym nauczyciele dobrej jakości też muszą być w stanie w odpowiedni sposób korzystać z systemów cyfrowych. To jest sprawa zasadnicza. Musimy być w stanie kształcić nauczycieli tak, by dobrze potrafili wykorzystać narzędzia cyfrowe. The pupils who i tak, by ci nauczyciele przyciągali uczniów i przekonywali ich do właściwego uczenia się. No i kolejna istotna sprawa. Wszyscy uczniowie powinni dostawać tę samą szansę, niezależnie od tego, z jakiej rodziny pochodzą. I to jest problem na Węgrzech na przykład. Jest to również wyzwanie w wielu innych krajach regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Mostly Roma, but not only Roma, często dzieci, na przykład pochodzenia romskiego, ale nie tylko, mieszkające na obszarach wiejskich, mają znacznie mniejsze szanse uczęszczania do dobrych szkół ponadpodstawowych i bardzo często tak czy inaczej rezygnują z tego kształcenia ponadpodstawowego. Ponad 54% uczniów odpada, wypada z systemu kształcenia ponadpodstawowego, nawet jeśli mówimy tutaj o kształceniu zawodowym. Taki problem występuje również na Słowacji, w Mongolii. Natomiast różnica polega na tym, że na Węgrzech kształcimy studentów na uniwersytetach
such kind of primary schoolers w tym, żeby stawali się mentorami uczniów w szkole podstawowej i przekonywali ich do tego, by kontynuowali naukę w szkole średniej. I ci studenci, my ten program zaczęliśmy realizować 4 lata temu, w tej chwili mamy około 2000 studentów, którzy są takimi mentorami dla uczniów w klasach od 6 do 8. Bo uważamy, że często jest tak, że ponieważ tacy uczniowie nie mają wystarczającego doświadczenia, nie mają wystarczającej motywacji, w związku z tym nie chcą kontynuować nauki na poziomie ponadpodstawowym. Także podsumowując to, o czym mówię, cyfryzacja jest tylko środkiem do osiągnięcia celu. Ten środek jest już w szkołach dostępny, natomiast właściwe wykorzystanie tego środka będzie decydowało o tym, czy właściwie podejdziemy do uczniów, czy wykorzystamy ich talenty, pozwolimy im te talenty rozwijać jak najszybciej. Jeśli teraz zaczniemy kształcić wyższej jakości nauczycieli na uniwersytetach, no to tak czy inaczej upłyną 4-5 lat, zanim ci nauczyciele trafią do szkół podstawowych i będą właściwie wykorzystywać swoje umiejętności. A tylko tacy nauczyciele będą w stanie w bardziej skuteczny sposób zająć się uczniami tak, by te środki cyfrowe znalazły wykorzystanie. Te istotne uwagi dotyczące kwestii i tej materii dotyczącej no przede wszystkim pewnych procesów mających miejsce w systemach oświatowych w tej naszej części Europy. Wydaje się, że tutaj ta perspektywa węgierska jest bardzo, bardzo istotna i ważna. Ja myślę, że no warto by odnieść się też do słów, które tutaj zostały wypowiedziane przez pana komisarza, ale myślę, że uczestnicy naszego panelu odniosą się na kolejnych etapach. Bo oczywiście mówimy o cyfryzacji jako instrumencie, ale pamiętajmy, że nie możemy zestawić cyfryzacji i komputera i traktować go tylko i wyłącznie sieci i komputera i tych końcówek systemu, bo może być to i smartfon i wiele innych urządzeń, jako tylko i wyłącznie instrument. To jest, wydaje się, coś więcej, ale myślę, że paneliści odniosą się do tej kwestii w następnych wystąpieniach. Ja poproszę obecnie pana Markiana Malskiego o słów kilka, jako człowieka posiadającego wiedzę nie tylko właściwą uczonemu, ale również rektorowi, ale również byłemu ambasadorowi, bo no dzięki tym swoim kompetencjom, które nabył pan profesor przez lata, no ten jego punkt widzenia dotyczący tego problemu, który dzisiaj dyskutujemy, może być nader interesujący. Bardzo proszę, panie profesorze. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, szanowni państwo. Ja, jak i wczoraj, pozwoliłem sobie mówić po ukraińsku. Mamy tłumaczenie. Dziękuję bardzo. Szanowni panowie. Wczorajszy dzień naszej konferencji, wczorajszego dnia naszej konferencji, każdy panel brutalnej agresji Rosji na Ukrainę i sytuacji w Ukrainie dzisiaj, brutalnej agresji Rosji na Ukrainę i oczywiście w kontekście naszej paneli w czasie wojny. Myślę, że w kontekście dzisiejszego naszego panelu, gdy mówimy o roli wykształcenia wyższego w przyszłości, roli uniwersytetów, jest rzeczą absolutnie zrozumiałe, że to nie ropa naftowa i nie gaz, nie brylanty, nie potencjał ludnościowy i terytorialny, ale właśnie umiejętności, wiedza, determinacja i patriotyzm, siła ducha określają dzisiaj wstęp cywilizacyjny. Właśnie dlatego Ukraina bardzo zdecydowanie walczy z wrogiem przekonanym,
zmieni nie tylko Ukrainę, ale cały porządek światowy, ogarnie swoimi wpływami, swoją brutalnością, swoją bronią, przynajmniej pół świata. Mówiąc dzisiaj o przyszłości szkolnictwa wyższego na Ukrainie, chciałbym powiedzieć, że tutaj wojna również wniosła pewne korekty, również tutaj zupełnie inaczej zmienia nasze priorytety. Szkolnictwo wyższe na Ukrainie od początku niepodległości Ukrainy aktywnie omawiało, jak powinna wyglądać przyszłość uniwersytetów i szkolnictwa wyższego, jaką powinno odgrywać rolę w społeczeństwie i w jaki sposób wpływać na politykę wewnętrzną i zagraniczną. Dlatego chciałbym tutaj odnieść się do czterech takich głównych aspektów. Po pierwsze, do odbudowy i do modernizacji, po trzecie aktualizacji i po czwarte internacjonalizacji kształcenia wyższego na Ukrainie. Jeżeli chodzi o odbudowę, to prawdopodobnie wszyscy Państwo zdajecie sobie sprawę, że z tego, że znaczna część uniwersytetów Ukrainy nie tyle działa, że działa w ciężkich warunkach, ale po prostu została zniszczona atakami bombowymi, rakietowymi. Jest to sytuacja, w której uniwersytety tracą swoją bazę materialną, nie mają gdzie prowadzić zajęć, nie mają gdzie funkcjonować i studenci nie mają gdzie mieszkać. Po drugie, szanowni koledzy, sprawa powrotu wykładowców, profesorów, docentów, jak i studentów również z miejsc, do których musieli udać się, uciekając przed agresją rosyjską. Znaczna część naszych studentów i profesorów znajduje się dzisiaj w uniwersytetach zagranicznych. Tutaj oczywiście jest miejsce na złożenie gorących podziękowań uniwersytetom wielu krajów, nie tylko Europy, ale również Stanów Zjednoczonych i Kanady, Australii, ale przede wszystkim polskim uniwersytetom za to, że w tym ciężkim okresie kontakty naukowej współpraca miała swoje najlepsze przejawy. Między naszymi polskimi i ukraińskimi uniwersytetami wiele polskich uniwersytetów otwarło drzwi dla naszych studentów, umożliwiło studiowanie na każdym kierunku, udzielając również pewnych preferencji finansowych, umożliwili funkcjonowanie i wykładanie, prowadzenie pracy naukowej naszym studentom i wykładowcom. Oczywiście. Po wojnie zetkniemy się z problemem odbudowy, rekonstrukcji systemu szkolnictwa wyższego na poziomie, który nam się marzy. Dziś marzymy o digitalizacji, cyfryzacji. Mówimy o tym, że chcemy wdrażać różne formy wirtualnych studiów, również w tym różne wirtualne i zdalne systemy studiowania. Oczywiście będzie to wymagało ogromnych nakładów. Te procesy się nakładają. Państwo będzie zmuszone do budowy rzeczy zupełnie podstawowych mieszkań. Oczywiście linii przesyłowych, energetycznych i w tym czasie również finansowania kształcenia wyższego. Będzie ogromne wyzwanie dla państwa i tutaj liczymy bardzo oczywiście na ogromną stosowną pomoc międzynarodową. Inwestowanie w edukację jest dwa słowa na przykładzie twojej galuzi znania, jaką ja przedstawiam międzynarodowe odnosy. My dziedziny, którą uprawiam, czyli stosunków międzynarodowych, chciałbym powiedzieć, że zastanawiamy się nad przyszłością. Zastanawiamy się, co za 5-10 lat, czego będzie oczekiwało od nas społeczeństwo, od nas specjalistów uniwersyteckich, jakiej wiedzy, jakich kompetencji jest to bardzo trudna, złożona sprawa, ale bardzo perspektywiczna. I w tych sytuacji, w których dzisiaj znajdują się uniwersytety ukraińskie, staramy się szybko zareagować na to, co się dzieje. Jeżeli chodzi o problematykę naszej działalności naukowej, w ogóle uniwersyteckiej, stykamy się z takim problemem zrównoważenia dobrego konserwatyzmu w dobrym rozumieniu i oczywiście wdrożenia nowych
podejść i nowego rozumienia uniwersytetu. Nie wszystko, co wydaje nam się wspaniałe i świetliste, przyniesie szybko zdecydowane i pozytywne rezultaty. Myślimy i jesteśmy przekonani oczywiście, że siła uniwersytetów również jest założona czy ugruntowana na tradycji. To dotyczy zarówno Uniwersytetu Lwowskiego, jak i Jagiellońskiego, na przykład w Krakowie. Natomiast czasy tutaj mają swoje, stawiają swoje nowe wymagania i dotyczy to również mojej dyscypliny, stosunków międzynarodowych. Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, ale jestem bardzo wdzięczny panu ministrowi za to, że my stosunki międzynarodowe zostały uznane jako dyscyplina naukowa. To jest to pierwszy krok, który wspólnie działania podjęte wspólnie przez Polaków i Ukraińców uzyskały efekt w postaci uznania stosunków międzynarodowych za dziedzinę wiedzy, dyscyplinę naukową. Myślę, że zostało to dzisiaj już uznane. Tutaj chciałbym oczywiście wrócić do słów mojego nauczyciela Adama Rotfelda, który był moim profesorem, stwierdził, że nasze środowisko specjalistów od stosunków międzynarodowych nie podejmuje decyzji politycznych, ale kształtuje ten grunt, na którym politycy będą mogli podejmować właśnie te właściwe i wyważone decyzje. Naszym następnym krokiem będzie walka o prawo międzynarodowe. Na Ukrainie bardzo intensywnie pracujemy nad tym, że prawo międzynarodowe jest dyscypliną samodzielną. Prawnicy narodowi nie są w stanie zrozumieć i ogarnąć istoty wszystkich procesów, które wymagają uregulowania międzynarodowego. Co dotyczy natomiast internacjonalizacji, to chciałbym tutaj również odnieść się i powrócić do konserwatyzmu uniwersytetów. Dzisiaj mówimy zdecydowanie i śmiało o tak zwanej Lwowskiej Szkole Dyplomacji, która była możliwa właśnie dlatego, że korzenie nauki dyplomatycznej we Lwowie mają już ponad 100 lat. Świetny program studiów dyplomatycznych założonych przez genialnych reprezentantów dyscypliny prawa międzynarodowego i dyplomacji. Profesor Ehrlich stworzył całą szkołę. Dziś dzięki temu możemy używać terminów ludobójstwo, zbrodnie przeciw ludzkości. Wszyscy, którzy byli redaktorami tych aktów prawnych, wyszli z Uniwersytetu Lwowskiego. Dziś tworzymy nowe programy, otwieramy nowe katedry. Jest to dyplomacja cyfrowa. Mamy również studia dotyczące odporności, resilience. Czyli kształtujemy fachowców, którzy są w stanie określić sposoby przetrwania w dowolnych, ciężkich warunkach. Zawsze w okresie niepodległości Uniwersytety Ukrainy promowały stosunki międzynarodowe naszego państwa. Tutaj znów nie mogę nie wspomnieć o pierwszych krokach po osiągnięciu niepodległości przez Ukrainę. Tutaj w tym okresie Ukraina była podzielona. Dziś już nie tak jest podzielona, ale kiedyś rzeczywiście Uniwersytet Lwowski, Kijowski, Uniwersytet Lwowski orientował się na uniwersytety polskie przede wszystkim, warszawski, jagielloński, wrocławski, które swoimi przyjacielskimi objęciami wręcz i wzorcami przyczyniły się do kształtowania nowoczesnego szkolnictwa wyższego w Ukrainie. I na koniec chciałbym również powiedzieć coś, co wynika z teorii stosunków międzynarodowych. Wielu ekspertów stosunków międzynarodowych twierdzi i używa terminu aktor stosunków międzynarodowych. I dziś uniwersytety coraz bardziej są właśnie aktorami stosunków międzynarodowych. To w ogromnej mierze one określają i determinują kierunki rozwoju państw i rozwoju społeczeństwa
Obywatelskiego. Tak. Zatem dziękuję jeszcze raz, korzystając z tej okazji, chciałbym podziękować panu ministrowi, polskiemu rządowi i parlamentowi za to, że stosunki między uniwersytetami Polski i Ukrainy są dzisiaj na poziomie wyższym niż stosunki strategiczne, niż jakaś więź strategiczna. Bardzo dziękuję za to, że przyjęliście państwo studentów ukraińskich, wykładowców ukraińskich. Mam nadzieję, że wszyscy ci ludzie wrócą na Ukrainę z nową wiedzą i z nowymi umiejętnościami i wezmą udział w odbudowie naszego kraju. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Tu warto dodać też, że zostały złożone 3 wnioski ze strony ukraińskiej o uruchomienie uczelni ukraińskich. Na terenie Rzeczypospolitej te wnioski są badane, rozpatrywane, ale też pamiętajmy, że miejmy na uwadze to, że wielu studentów, studentek, którzy mieszkają na terenie Rzeczypospolitej, no, uczestniczą w zajęciach online z uniwersytetami swoimi macierzystymi na terenie Ukrainy. Natomiast jest też taka jedna uwaga, pan minister Czarnek pewnie więcej na ten temat powie, ale też jest zaskakujące, że ale ja akurat odbieram to jako zjawisko nader pozytywne, bowiem jeśli chodzi o liczbę studentów ukraińskich w Polsce studiujących, można liczyć w dziesiątkach tysięcy. Natomiast jeśli chodzi o liczbę studentów, którzy przybyli tutaj po 24 dniu lutego, no to liczymy ledwie w tysiącach. To też pokazuje, że pomimo tej możliwości i otwartości uczelni polskich, nie wszyscy sięgają po to rozwiązanie, ponieważ uznają, że jednak obowiązki wobec ojczyzny są istotniejsze i ważniejsze i to wpisuje się w pewien ideał, który jest bliski zarówno Polakom, ale to poświadcza, te liczby poświadczają również mieszkańcom Ukrainy. Szanowni Państwo, bardzo proszę teraz pana Stefana Purici, prorektora do spraw relacji międzynarodowych Uniwersytetu Stefana Wielkiego w Suczawie z Rumunii. Bardzo proszę o przedstawienie tutaj perspektywy ze strony rumuńskiej. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Panie to panowie, szanowni państwo, uniwersytety odgrywają potrójną rolę we współczesnym świecie, rozwój nauki, wychowanie przyszłych specjalistów, a także rozwój społeczności lokalnych. Społeczeństwo zmienia się bardzo szybko. System oświaty sprzed 15-20 lat nie jest tym, który widzimy obecnie. I ten system oświaty, który mamy obecnie, nie będzie podobnym do tego, który będzie za 10-15 lat. Na przykład, gdy mówimy o nauce, to powinniśmy zastanawiać się obecnie, jak powinniśmy przygotowywać przyszłych specjalistów, naukowców, gdy przed nami dzisiaj stoją wyzwania związane ze sztuczną inteligencją. Wszyscy wiemy, co dzisiaj robi OpenChat GPT. Jak będziemy przygotowywać tych ekspertów, specjalistów za 2-3 lata, którzy nie będą w stanie dawać takich dokładnych decyzji, jak daje dzisiaj już sztuczna inteligencja. Co uniwersytet będzie robić, abyśmy mogli znaleźć odpowiedzi na takie wyzwania? Dzisiaj mówimy tutaj bardziej o świecie niż o nauce. Chciałbym powiedzieć, że cyfryzacja, nowe technologie wprowadzone do oświaty, a także na uniwersytety, powinny postawić przed nami pytanie, jak będziemy przygotowywać
przyszłych nauczycieli, aby mogli oni z kolei przygotowywać młodzież w naszych szkołach. Ponieważ to, jak my uczyliśmy się w szkole, różni się od tego, jak uczą się nasze dzieci i nasze przyszłe pokolenia. Obecnie dostęp do informacji jest bardzo łatwy. Widzimy, że każde dziecko, niezależnie czy ma 6, czy 10, czy 15 lat, przy pomocy komórki może uzyskać każdą informację. W związku z tym powinniśmy przygotowywać naszych nauczycieli, pedagogów do tego, aby nauczyli te dzieci poszukiwania prawdziwej informacji, krytycznego stosunku do informacji, aby rozwijali się intelektualnie i mieli dostęp do realnej wiedzy, do realnego poznania. Inna kwestia to przygotowanie kadr. Ta przyszła szkoła to nie będzie taką, jaką znamy dzisiaj. Klasy nie będą organizowane według wieku, a na podstawie poziomu przygotowania. Czyli do 8-10 lat klasy będą zgodnie z wiekiem kształtowane. Ale później klasy będą kształtowane zgodnie z poziomem uczniów. Mamy wiele przykładów tego, że dzieci w wieku 12-13 lat mają już ten poziom przygotowania, który pozwala im kształcić się w uniwersytecie. W związku z tym powinniśmy umożliwić im to. A w związku z tym w szkołach w jednej klasie będą dzieci, które będą miały 8, 10, a nawet 14 lat w szkole podstawowej. Do tego powinniśmy przygotować naszych przyszłych nauczycieli. Widzimy też, że nasze dzieci władają współczesnymi technologiami lepiej niż my. Jak więc będziemy przygotowywać naszych nauczycieli, aby byli oni na poziomie naszych uczniów, naszych dzieci? O tym też trzeba pomyśleć. Zmienia się sama treść kształcenia, oświaty. Nie bacząc na to, że jesteśmy różni, przynajmniej w regionie karpackim mamy takie same wartości. Co będziemy z tym robić? W jaki sposób będziemy to rozwijać w przyszłości? Jakie odpowiedzi znajdziemy na wyzwania współczesności? Widzimy, że są one różne i różnotematyczne. Powinniśmy się wymieniać doświadczeniami. Myślę, że Kolegium Karpatikum, ta sieć, którą posiadamy, Uniwersytetów Karpackich, jest dobrym instrumentem do wspólnego odnajdywania odpowiedzi na współczesne wyzwania. Dziękuję za uwagę. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy za ten bardzo, bardzo ważny głos. Tu dostałem sygnał od organizatorów, że musimy być bardziej zdyscyplinowani, a tu jeszcze kilku profesorów przed nami. A wiadomo, że dla profesora timing jest nieco inny niż właśnie dla innych. Poproszę teraz może pana profesora Jana Pomorskiego jako przedstawiciela polskiej strony, jednego z przedstawicieli polskiej strony, który no słów kilka, ale naprawdę panie profesorze, jak profesor profesora, proszę o naprawdę słów kilka dotyczących pewnych konceptów, idei kreowania uniwersytetów cyfrowego. Bardzo dziękuję. Panie Marszałku, Panowie Ministrowie. Więcej publikacji, tak. Ale ja zacznę od czegoś takiego, od symbolicznego wydarzenia. Mówił tutaj przedmówca, pan rektor Purici, o tym, że czat GPT, sztuczna inteligencja, 19
lutego mamy święto urodzin Kopernika. W to święto urodzin Kopernika jest świętem nauki i inauguracją Akademii Kopernikańskiej. Pan minister Czarnek tego dnia rozmawia z robotem Kopernika wyposażonym w czat GPT. Rozmawia z nim i to jest pewien symbol, również ten symbol tej sesji, prawda? Bo chodzi o to, żebyśmy umieli wykorzystać cyfryzację. Robot się jeszcze gubi, ale to jest kwestia czasu, prawda? I druga symboliczna scena. Wczoraj w Ludowej Szkole Podstawowej, pod tą szkołą, gdzie właśnie uczył się Marek Kuchciński, o czym nie wiedziałem, a byłem tam wczoraj, bo zaparkował pod tą szkołą mobilne laboratorium przyszłości i wysiadła pani minister Justyna Orłowska, którą tutaj dzisiaj zastępuję. Nie jestem w stanie zastąpić, bo to jest niesamowita kobieta, wszyscy ją znamy. Oczywiście, inaczej wygląda, ale wczoraj mieliśmy okazję, prawda, no, ale ona, najważniejsze jest, ja bym powiedział, ta jej pasja do cyfryzacji, jest pełnomocnikiem pana ministra i ta szkoła to jest jedna z tych właśnie 15 tysięcy. Ta szkoła, do której chodził Zbigniew Brzeziński i ja myślę sobie tak, pan marszałek mówił do młodzieży, nie bójcie się marzyć wczoraj. Czy marzył Brzeziński o tym, że kiedyś 36. prezydent Stanów Zjednoczonych wysiądzie na dworcu w Przemyślu? Ja myślę, że za parę miesięcy pan marszałek będzie tam odsłaniał tablicę, a w pewnym momencie będzie tam pomnik, prawda, 36. prezydenta, bo tam się coś zaczęło wyjątkowego, o czym my musimy nauczyć się opowiadać. Po to jest potrzebna technologia, żebyśmy to doświadczenie, o tym doświadczeniu potrafili opowiedzieć. I powinniśmy również o tym opowiedzieć doświadczeniu, które jest związane z Solidarnością, która wyszła z ziemi przemyskiej. Ja jestem pokoleniem Solidarności, tej pierwszej Solidarności, pokoleniem Jana Pawła II. Stanąłem ze zdumieniem w tej szkole, bo oto widzę kolejnego absolwenta, profesora Jerzego Bartmińskiego, który chodził do tej szkoły, z którym zakładałem Solidarność. Profesor był internowany w stanie wojennym, gdy Jaruzelski wypowiedział wojnę narodowi polskiemu. Chciał zabić nasze marzenia o wolności. Nie udało mu się. Jurek, jak wyszedł z internowania, założył Solidarność Rodzin. Solidarność Rodzin, która rozwinęła się po całej Polsce. Tu w Krasiczynie trzeba to przypomnieć, bo to jest również miejsce jego brata, księdza Bartmińskiego, który stąd pochodzi. Był tutaj, pojawił się i ja ze wzruszeniem nagle sobie uświadomiłem, że dotykam historii, prawda? Spotkaliśmy się, pana marszałka pamięta, jak studiował na Kulu, początek, prawda, jakiejś tam znajomości. I teraz po to jest potrzebna ta technologia, żebyśmy o takich doświadczeniach mogli opowiedzieć. My z panem ministrem z Lubina mamy kłopot, bo mówimy, że przed sierpniem był lipiec, lubelski lipiec, że tak naprawdę tam się ten duch Solidarności rodził. Stąd ruszyła lawina, ale druga lawina Solidarności 2.0 ruszyła z Przemyśla. I to trzeba pamiętać, to jest doświadczenie niesamowite z tej ziemi przemyskiej, ona się rozwinęła na cały kraj. I tak jak my opowiadamy, ja miałem przygotowane na prośbę pani minister, żeby puścić, bo rozmawiamy o cyfrowej, a chciałem puścić państwu dwa krótkie fragmenty, ale puścimy w jakiejś przerwie, żeby one tutaj chodziły, bo to jest doświadczenie właśnie polskie opowiedziane cyfrowo. I ja myślę, że o tym doświadczeniu, które jest związane z tym doświadczeniem tego 2022 roku, po to wyposażamy te właśnie szkoły w laboratoria, w środki, żeby oni również nauczyli się o tym opowiadać. To jest niezwykle potrzebne, żebyśmy to doświadczenie potrafili utrwalać.
zgadzam się z tym, co mówił nasz komisarz z Węgier, mówiący o tym, że potrzeba, że niezwykle wrażliwym elementem jest to, aby kształcić nauczycieli, że jest walka o jakość nauczycieli, prawda? Zgadzam się z moim przyjacielem Harna Ludyna, razemśmy zakładali polsko-ukraińskich kolegium ukraińskich uniwersytetów, prawda? To coś doświadczenie, które było niesamowite równocześnie, bo to doświadczenie przyjęcia 487 doktorów z Ukrainy na studia doktoranckie. I oni 127 obroniło doktoraty. Dzisiaj są w otoczeniu Załęckiego. To jest niesamowite doświadczenie i pokazuje, jak warto inwestować w przyszłość. Milknę, bo moi szefowie patrzą na mnie, prawda? Tak, tu marszałkowie... Dziękujemy. Marszałkowie by zwrócili uwagę właśnie na po pierwsze na czas, po drugie na czas i jeszcze raz na czas. Szanowni Państwo, poproszę teraz przedstawiciela Słowacji, a więc poproszę przedstawiciela Uniwersytetu Preszowskiego w Preszowie, pana Petra Kaszę. Bardzo proszę o słów kilka. Nie ma pana Petra? W takim razie jako przedstawiciel tutaj strony polskiej poproszę te może pana profesora Ihora Cependę, rektora Uniwersytetu Przykarpackiego. Bardzo proszę, panie profesorze. Nie witaję kolegów. Ну, з огляду на те, що ми з Варшавським університетом вже скоро федерацію будемо робити, де може бути в польській стороні. Зав'яжемо федерацію університетів. Дійсно, тему, яку сьогодні ми порушили цифровізації, вона є надзвичайно глибокою і для України в умовах війни. Jest to problem bardzo istotny również dla Ukrainy. Odczuliśmy to szczególnie w okresie wojny. Dziś Ukraina walczy na różnych frontach. Jednym z takich najbardziej istotnym frontem jest front edukacyjny, ponieważ Kreml stara się w każdym miejscu, które zostało objęte okupacją rosyjską, tworzyć programy, rosyjskie programy edukacyjne. Tutaj chciałbym opowiedzieć historię, której doświadczył nasz uniwersytet, która pokazuje, jak ważna jest cyfryzacja i w jakiej mierze cyfryzacja pozwoliła nam na zwalczenie jednego z bardzo ważnych projektów kremlowskich, utworzenia rosyjskiego programu edukacyjnego w obwodzie chersońskim. Wiecie Państwo, że już od pierwszych dni wojny jako jedyna stolica obwodu Cherson był okupowany. Miasto z poważnymi instytucjami naukowymi i nasz Uniwersytet Podkarpacki wraz z władzami Uniwersytetu Chersońskiego podjęliśmy decyzję, wspólną decyzję o ewakuacji Uniwersytetu Chersońskiego. Oczywiście odrębnym problemem jest, w jaki sposób naukowcy i pracownicy Uniwersytetu przenikali przez granice, przez linię frontu i docierali do nas, do Iwano-Frankiwska. Jak odtworzyć jednak uniwersytet, jeśli dotarli do nas tylko rektorzy, kierownictwo i wykładowcy, wszyscy inni pozostali w Chersonie. Tutaj podjęliśmy decyzję o przeprowadzeniu takiej tajnej operacji przekazania danych cyfrowych z Chersonia do Iwano-Frankiwska przez chmurę cyfrową i przez dwa tygodnie pracownicy uniwersytetu w głębokiej tajemnicy przetworzyli cyfrowo wszystkie istotne dokumenty, w tym również dokumenty dotyczące тільки після цього, коли все було на хмарній платформі і серверах університету, міністр офіційно видав наказ про релокацію. Два колективи організували спільне засідання вчених рад. Dwa zespoły zrealizowały wspólne posiedzenie Rad Naukowych Uniwersytetów.
Cherson podjął decyzję o relokacji do Iwano-Frankiwska, my podjęliśmy decyzję o przyjęciu uniwersytetu. Było to bardzo szokujące dla okupantów, którzy podjęli od razu decyzję o utworzeniu Uniwersytetu Chersońskiego. Była to jakaś anonimowa osoba, która kiedyś była rektorem uniwersytetu. Zaczęto wywierać presję na wykładowców, którzy nie zgodzili się na pracę w Uniwersytecie Rosyjskim. Dokonano zamachu na rektora, próby zamachu na rektora. Studenci nie wrócili do uniwersytetu. I tutaj widzimy potencjał, który tkwi w cyfryzacji. Ten Uniwersytet Chersoński funkcjonuje w Iwano-Frankiwsku i tysiące studentów, którzy tego sobie życzyli, mogło pobierać naukę, studiować. I tutaj nie udało się Rosjanom zrusyfikować edukacji ukraińskiej zgodnie ze swoimi programami, nawet na tych terenach, w których w tej chwili trwa okupacja. Rosjanie nie są w stanie uruchomić swojego procesu edukacyjnego, co jeszcze bardziej istotne. I wykładowcy, i studenty, którzy pozostają na terenach okupowanych, wciąż otrzymują płacę i stypendia od Ukrainy. Każdy z nich rozumie, że nie został porzucony, że nie sam. I mówimy tutaj o bardzo unikalnych sprawach, które dziś umożliwiają nam zastosowanie w różnych kierunkach i w różnych sprawach cyfryzacji. To my rozumiemy, że do końca my nie możemy zrozumieć, jak sprzyjaje materiał. Nie jesteśmy w stanie kontrolować poziomu przyswajania wiedzy przez naszych studentów, w systemie oczywiście nauczania na odległość. Dzisiaj staramy się już w naszych programach, oprogramowaniach służących do tak samo reagować nauczania zdalnego, określać i oceniać poziom koncentracji studenta i percepcji przyswojenia wiedzy. Tym samym możemy reagować na to i dostosowywać nasz program. Cieszę się, że w tej chwili zaczynamy funkcjonowanie nowej platformy współpracy uniwersytetów polskich i ukraińskich. Wczoraj wraz z dyrektorem Malickim prezentowaliśmy tutaj projekt nowego Centrum Spotkań Młodzieży Polskiej i Ukraińskiej. I może pamiętają Państwo, że było tam również omówiony model programu komputerowego umożliwiającego trening symulacyjny podejmowania decyzji. Jest to możliwość wspólnego podejmowania decyzji. To jest bardzo unikalna sprawa, gdy Polak, Ukrainiec wspólnie na tym programie symulacyjnym podejmują decyzje jako rząd. To jest to doświadczenie unikalne. Myślę, że powinniśmy tutaj mówić w tej chwili i podejmować projekty głębszej integracji szkół wyższych Polski i Ukrainy. W tej chwili kończymy już projekt nadzwyczaj interesujący. Ministerstwo Edukacji Polski wspiera te programy. Panu ministrowi tutaj chciałbym szczerze za to podziękować. W tej chwili międzynarodowe centrum meteorologiczne na górze Pupr Iwan, obserwatorium, jest to doniosły projekt wspólny polsko-ukraińskie. Są to w tej chwili już obserwacje meteorologiczne w przyszłym roku, również kosmiczne. Mamy zgłoszenia różnych analiz olimpijskich, porównawczych. Na tej podstawie działa również Kolegium Karpatikum, które połączyło tutaj uniwersytety naszego regionu. Symboliczny sztab wczoraj powiedzieliśmy, jesteśmy na świetnym kierunku. Różne analizy przekonują u nas, że współpraca Polski i Ukrainy to może być również pewne przywództwo w kształtowaniu pewnych programów unikalnych, nowoczesnych. Bardzo dziękuję. Jestem przekonany, że przed nami wiele wspaniałych. Dziękujemy za ten bardzo ważny głos, mający właśnie taki wymiar
ponadnarodowy, ponad również i regionalny, ale odwołujący się do tego, co dzieje się bezpośrednio w tej naszej przestrzeni. Szanowni Państwo, jest z nami pani dyrektor Magdalena Hajduk. Pani dyrektor jest szefową Biura Nowych Technologii Instytutu Pamięci Narodowej. Instytut Pamięci Narodowej spełnia bardzo istotną i ważną funkcję w wielu wymiarach, ale również w tym wymiarze popularyzacyjnym i edukacyjnym. Pani dyrektor, bardzo proszę o kilka słów na temat tej perspektywy, która jest właściwa dla Instytutu Pamięci Narodowej i kwestii cyfryzacji. Bardzo proszę. Witam Szanowni Państwo. Mam nadzieję, że mnie słychać dobrze. Idealnie. Szanowni Państwo, no przede wszystkim jako ostatnia mam chyba najlepszą perspektywę. To jest bardzo ważne z perspektywy zarówno edukacji, jak i tożsamości, kształtowania tożsamości czy kulturowej, czy narodowej, żebyśmy mieli tą świadomość jako osoby pracujące w tych instytucjach i w sektorze publicznym, żebyśmy mieli tą świadomość potrzeby transformacji cyfrowej przede wszystkim właściwie w tym obszarze edukacji. Taka misja edukacyjna jest też w zakresie Instytutu Pamięci Narodowej i mówiąc o tej świadomości, chcę powiedzieć, jak ważne jest to, żeby ta świadomość była, jak ta świadomość w zasadzie miała wpływ na to, jak my zaczęliśmy postrzegać ofertę edukacyjną. Niecałe półtorej roku temu prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Karol Nawrocki powołał do życia właśnie komórkę Biura Nowych Technologii. I to Biuro Nowych Technologii tak naprawdę w swoich zadaniach kluczowa misja tego biura Nowych Technologii to otwarcie dialogu z młodym pokoleniem, więc swoją działalność w zasadzie musieliśmy rozpocząć od badań, tak? Żeby zmierzyć się z potrzebami młodego pokolenia, należało przygotować raport dotyczący potrzeb młodego pokolenia w zakresie edukacji. I tak powstał raport Imersyjna edukacja w stronę ścieżek imersyjnych, nowych ścieżek edukacji, który objął swoim patronatem, który objęło swoim patronatem właśnie Ministerstwo Edukacji i Nauki. I z tych badań, z tego raportu wynika, że aż 86% badanych, to grupa 1000 reprezentantów pokolenia Z i milenialsów oraz pokolenia Alfa, ponad 80% badanych chce uczyć się w imersyjnych sposób, czyli w wielozmysłowy sposób, który z jednej strony jest połączeniem edukacji, z drugiej rozrywki. I powstało takie hasło Fidgetal Edutainment oraz w ogóle Fidgetal, tak? Czyli połączenie jako świata rzeczywistego i cyfrowego, więc ta potrzeba wdrożenia nowych projektów wykorzystujących nowe technologie jest to realizacji przez nas w zasadzie już kluczowa i wymagana. Jeżeli chcemy tą pałeczkę pokoleniową i nasze wartości i naszą historię pokazać, to musimy mówić językiem młodego pokolenia, żeby dotrzeć do nich i przekierować atencję młodego pokolenia, młodych ludzi na wartościowe projekty, na edukacyjne projekty, które mają właśnie ten walor edukacyjny. Stąd też projekty, które realizuje Instytut Pamięci Narodowej, są właśnie połączeniem tej nauki i rozrywki. Przygotowany przez nas projekt Gra Szyfrów, który też jest dostępny dzisiaj w Krasiczynie. Przygotowany ten projekt jest w oparciu o w zasadzie bardzo mocną współpracę z historykami. Tak? Są wykorzystane w nim petabajty danych, które gromadzi Instytut. I z jednej strony chcieliśmy przygotować projekt wykorzystujący nowe technologie, który wykorzystuje i wirtualną rzeczywistość i jest dostępny z poziomu komputera, ale z drugiej strony, aby miał właśnie ten walor edukacyjny. To jest bardzo ważne z perspektywy tego, w jaki sposób młodzież teraz uczy się w dobie takiego self-study. Jest troszeczkę to połączenie, ta kultura w zasadzie samodzielnego uczenia się w dobie nanosekundy i tego self-study
polega na tym, że oni potrzebują tu i teraz projektów. I jeżeli my nie podejmiemy walki o to, żeby budować projekty właśnie zgodne z faktami, merytoryczne, o tym walorze edukacyjnym, nie podejmiemy walki właściwie z tą branżą rozrywkową, tylko nauczymy się od nich z jednej strony tych narzędzi, a z drugiej strony nasze doświadczenia, nasze właściwie, nasza wiedza, nasze treści wartościowe, które chcemy przekazać młodemu pokoleniu, to połączenie w zasadzie wydaje się być idealne i mamy na to dowody. Dowodem jest w zasadzie to, że projekt Gra Szyfrów o polskich kryptologach został wpisany w projekt Gry w Edukacji Ministerstwa Edukacji i Nauki i cieszy się ogromnym powodzeniem razem z innymi projektami, które są w tym projekcie. Są to treści rekomendowane, cyfrowe treści rekomendowane dla nauczycieli, które stanowią wsparcie właśnie dla edukatorów, gdzie edukatorzy dostają z jednej strony projekt, który wykorzystuje nowe technologie, z drugiej strony scenariusz lekcji, który jest oparty o wytyczne ministerstwa. Z trzeciej quiz edukacyjny, który sprawdza tą wiedzę i weryfikuje i potwierdza też, że nowe technologie przekładają się na budowanie wiedzy i kształtują tą wiedzę. I z czwartej strony podcasty, które będziemy realizować pod patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki, które mają oswajać edukatorów z nowymi technologiami, bo też musimy właściwie spojrzeć na to, co powiedział mój przedmówca, że jak ważne jest to, żeby wspierać edukatorów w tym nowym świecie. Oni chcą być nadal autorytetami, tak? No, miejmy nadzieję, że właściwie po to i z tą misją właśnie nauczania podjęli ten zawód. I bardzo ważne jest to, żeby oni nie stracili tej łączności z młodym pokoleniem tylko dlatego, że boją się nowych technologii. My realizujemy te projekty, jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby te projekty miały walor edukacyjny i razem z Ministerstwem Edukacji i Nauki wspieramy też edukatorów jako Instytut Pamięci Narodowej, budując podcasty wideo, które oswajają edukatorów i nauczycieli z nową technologią. Myślę, że są w trudnym położeniu. Nauczyciele często boją się, że nie mają tyle wiedzy, czy to o wirtualnej rzeczywistości, czy o rozszerzonej rzeczywistości, więc to też jest nasze zadanie, żeby ich wspierać. I dlaczego to mówię? Dlatego, że bardzo ważna jest, chcę podkreślić, jak bardzo ważna jest ta współpraca międzyinstytucjonalna między nami wszystkimi. I zarówno tutaj mówię o tym, jak ważna jest współpraca nasza, jak ważne jest to, żeby dystrybuować te projekty właśnie przez takie stuprocentowe, bezpieczne kanały dystrybucji, jak na przykład Biblioteka Cyfrowa Ministerstwa Edukacji i Nauki, żeby te projekty były dostępne, żeby one były dostępne również dla młodzieży z innych krajów. Stąd nasze projekty, na przykład Gra Szyfrów, przetłumaczona jest na 14 języków, w tym również ukraiński, angielski czy uzbecki chociażby. I są to projekty dostępne z różnego poziomu, bo mówię zarówno technologicznie z różnego poziomu, ale również dostępne językowo i dostępne na platformach dostępnych dla nauczycieli i uczniów. I co chciałam jeszcze powiedzieć o takiej fajnej inicjatywie, która z jednej strony otwiera dialog z młodym pokoleniem. Jest to hackathon, pierwszy historyczny hackathon organizowany przez Instytut Pamięci Narodowej, też pod patronatem właśnie Ministerstwa Edukacji i Nauki. I to jest taka inicjatywa, która w zasadzie łączy, nie tylko, że łączy różne pokolenia, to jeszcze jest odpowiedzią na ten raport, o którym mówiłam na samym początku. Jest to próba zbudowania imersyjnej lekcji historii opartej o nowe technologie, ale w zasadzie dajemy głos tutaj młodzieży, dajemy im realny wpływ na zbudowanie lekcji opartej o nowe technologie, ale na kanwie ich potrzeb i doświadczenia, a my przy kontroli oczywiście naukowców i historyków, ale również z branży technologicznej, jak i z obszaru edukacji, czy właśnie też Ministerstwa Edukacji i Nauki. Także tak reasumując, chciałam powiedzieć o tym, jak bardzo jest taka ważna, taka ścisła współpraca nasza międzyinstytucjonalna,
i wspieranie nie tylko młodzieży w tym, żeby potrafili się w dobie algorytmizacji życia odnaleźć i rozróżnić wartościowe treści od fake newsów chociażby, żeby mieli tą świadomość tego oczywiście też, jakie są uzależnienia behawioralne, ale uzależnienia behawioralne 2.0 wynikają z tego, że w tej dobie nadinformacji trafiają do nich bardzo agresywne treści i my musimy podjąć tą walkę, żeby przekierować atencję młodych ludzi na wartościowe treści. I mam nadzieję, że nam się to uda. Dziękuję. Tak. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Szanowni Państwo, i rzeczywiście ja pozwoliłem sobie po starej znajomości poprosić na samym końcu ojca Tomasza Homę, jako że znamy się od bardzo wielu lat, stąd miałem odwagę zaproponować, aby ten głos ostatniego naszego panelisty, ostatniego w rozumieniu kolejności, właśnie przysługiwał magnificencji rektorowi, ojcu Tomaszowi Homie, szefowi Akademii Ignacjańskiej w Krakowie, ale też taka wielka prośba. Mamy zegar, 16 minut, a więc proszę ojca Tomasza Homę o krótką wypowiedź, natomiast będę prosił później kolejno, aby panowie odnieśli i panią, również panią dyrektor, o odniesienie się do wcześniejszych wypowiedzi. Bardzo proszę. Proszę Państwa, bardzo dziękuję za zaproszenie do tego bardzo interesującego panelu, który w dużej mierze skoncentrowany jest na tych pierwszych dwóch aspektach, o których mówił pan minister Bernacki, mianowicie edukacja podstawowa i średnia. Oczywiście pojawił się również tutaj wątek kształcenia czy działalności uniwersyteckiej. Temat bardzo szeroki, bardzo interesujący, wypowiedzi inspirujące, a ja kilkoma refleksjami takimi bardziej punktowymi, hasłowo chciałbym się tylko podzielić jako pewne punkty do refleksji, którą by można rozwijać. I chciałbym to zrobić z punktu widzenia mojej pracy, a pracuję w uniwersytecie, jak Państwu wiadomo, więc z punktu widzenia uniwersyteckiego. Kilka migawek na początku z takiego codziennego życia, rzeczywistości, z którą się spotykamy. Widzimy dzieci, co mają w rękach. Nie mają lalek, nie mają pistoletów czy samochodzików, mają telefony. To jest podstawowe posiadanie dzisiaj dziecka, młodego człowieka i właściwie każdy w grupie wiekowej. Druga migawka. Wchodząc tutaj do zamku, jest na dziedzińcu zamkowym namiot, w którym znajduje się czekający na rozmówców i stęsknione rozmowy Łukasiewicz. Watar, któremu można zadawać pytania i który stara się, jak potrafi, odpowiedzieć, gubiąc się i nie gubiąc, lub stwierdzając, że na razie nie potrafi. Trzecia z takich migawek, o której mówiliśmy tutaj, też albo z którą mamy do czynienia na co dzień, kiedy włączamy komputer i może z lekkim drżeniem, czy aby nie zaciągnęliśmy wirusa. No i wreszcie w przekazach telewizyjnych w ostatnich miesiącach bardzo dużo rozwodzono się i pokazywano, jak to skuteczna jest broń typu drony. Mówię o pewnych doświadczeniach, z którymi mamy na co dzień do czynienia. One mają wszystkie jeden wspólny mianownik, sztuczna inteligencja. Wszystkie mają wspólny mianownik, cyfryzacja, bardzo różnie zastosowana. Z mojego punktu widzenia jako pracownika naukowego powiem w ten sposób. Zaczynając od pierwszej migawki tego dziecka z telefonem w ręku czy też z tabletem, to są ci kandydaci, którzy przyjdą na studia. Z jednej strony, czyli dzieci, młodzież, dla których narzędzia cyfrowe nie są narzędziami, jak my je rozumiemy, a w dużej mierze są częścią ich świata i kreują ich świat. One żyją również w tym świecie. Dla nas świat doświadczalny przez dotknięcie jest tym światem podstawowym,
dla nich świat jest rozszerzony o wirtualną rzeczywistość. I to niesie ze sobą szanse i zagrożenia. Szanse, dlatego że otwierają się nowe przestrzenie dla nas naukowców, nowe obszary badawcze, które wymagają narzędzi, już to czasem starych, już to nowych, żeby badać i pytać się również z punktu widzenia akademickiego o wdrażanie. I wdrożeniowość i odpowiedzialność za to, co proponujemy i co później jest aplikowane w gospodarce, w czy szeroko rozumianym przemyśle. Uniwersytet jest pośrodku tego. Z drugiej strony, jeżeli weźmiemy pod uwagę tego wirusa, czy też ten news w telewizji mówiący o tym, jak to dzisiaj właściwie na polu walki dron jest jednym z głównych rozgrywających, to jest druga strona medalu, to jest wdrożenie cyfryzacji. I pomiędzy tymi dwoma rzeczywistościami ja sytuuję uniwersytet. Sytuuję uniwersytet, gdzie teraz by można albo wejść w bardzo ogólną, czy bardzo szczegółową dyskusję, na którą nie ma czasu teraz, czy też w bardziej takie kierunkowe kryteria obecności uniwersytetu w tej rzeczywistości. Czemu ma służyć uniwersytet? Dla mnie, niezależnie od tego, czy będziemy mówić o formule humboldtowskiej, czy o formule rynkowej, czy o formule cyfrowej, dla mnie uniwersytet jest tym miejscem, gdzie poszukujemy dobra i prawda dla człowieka, i prawdy dla człowieka i dla świata. Temu ma służyć uniwersytet. Obszary poszukiwania tej prawdy i tego dobra w postaci wiedzy, a potem aplikacji są różne i szkoda tutaj w to wchodzić, bo katalog jest niezamknięty. I teraz tylko na jedno chciałbym, albo dobrze, zatrzymajmy się tutaj, bo będzie później czas ustosunkowania się do wypowiedzi. Dziękuję bardzo. Tym bardziej, że ta puenta, że jednak dziękujemy, brawa. Ja w ten sposób zareagowałem, ponieważ rzeczywiście jest mi to bliskie stanowisko i chyba wszystkim nam, że jednak tym głównym celem uniwersytetu jest poszukiwanie prawdy, a wszystko to w kontekście kategorii pojęcia dobra i kategorii piękna. To chyba co do tego wszyscy się zgadzamy, stąd ta puenta jest rzeczywiście wspaniała. Szanowni Państwo, zostało nam 10 minut, zatem każdy z naszych panelistów będzie miał teraz dosłownie minutę na to, aby odnieść się do tych kwestii, które wcześniej zostały wypowiedziane. Zaczynamy od ministra, pana profesora Przemysława Czanka. Panie ministrze, bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, bardzo dziękuję za te głosy. Chcę za panem profesorem powiedzieć, że rzeczywiście działo się, a Joe Biden to przykrył siłą rzeczy, takie są czasy, bo takich urodzin Kopernik jeszcze nie miał. 5 noblistów z całego świata zjechało się w jedno miejsce, 3 dni debatowało. Sami się nigdy nie spotykali tak długo, byli zachwyceni, że mogą być na 550 urodzinach Kopernika. 1000 naukowców z całego świata, od Ameryki po Azję. To rzeczywiście było tam się wydarzyło. Ale do rzeczy, proszę Państwa, no cyfryzacja, i to musimy mieć pełną świadomość tego, jakkolwiek nie byłaby zaawansowana, a ja mam do tego pełne podstawy, żeby to powiedzieć, bo mam pełną świadomość tego, że mogę się chwalić, że ten rząd nie zrobił, znaczy zrobił dużo więcej niż wszystkie inne rządy dotychczas funkcjonujące w Polsce dla cyfryzacji w szkołach, dla informatyzacji szkół, dla unowocześnienia szkół. Państwo to wszystko widzicie i to dużo więcej niż wiele rządów w Europie Zachodniej również. Dlaczego to mówię? Żeby postawić inną tezę. Ile byśmy jeszcze nie zrobili, to jest to wyłącznie środek do celu. Jeżeli ktokolwiek w tym procesie będzie upatrywał jakiegokolwiek celu, to postawi sprawę na głowie. My nie będziemy uczyć nauczycieli matematyki, chemii, geografii czy historii, czym jest cyberbezpieczeństwo, sztuczna inteligencja i tak dalej. My im będziemy pomagać mobilnymi laboratoriami przyszłości, jak obsługiwać nowoczesny sprzęt jako pomoc dydaktyczną. Nie możemy postawić na nauczanie nauczycieli od strony cyfrowej tylko i wyłącznie, bo celem nauczania jest osobowy, wewnętrzny rozwój każdego człowieka. Jego budowa od środka, a to jest wyłącznie i pozostanie wyłącznie
wyłącznie środkiem. Jeśli postawimy tę sprawę na głowie, to przegramy wszystko i chciałbym, żebyśmy mieli tę świadomość. No i druga rzecz, no nie mogę się zgodzić z taką wizją przyszłości szkoły. Otóż, szanowni państwo, ja rozumiem, że dzieci utalentowane trzeba wspierać odpowiednimi stypendiami, odpowiednimi programami stypendialnymi, odpowiednimi programami dodatkowymi, tak jak to chcemy robić w Akademii Kopernikańskiej, która nie ma być żadną konkurencją dla uczelni, tylko ma być miejscem, gdzie wybitni absolwenci polskich studiów będą mogli robić doktoraty na najwyższym poziomie z udziałem naukowców z całego świata. To jest tak. Natomiast nie możemy doprowadzić do sytuacji, gdzie w wieku 10 lat powiemy dziecku, no ty jesteś głupsze, przepraszam bardzo, to zostaniesz tutaj z głupszymi, a te fajne pójdą do drugiej klasy, będą w klasie numer 13 się uczyć. Nie wystarczymy na psychologów. Nie tędy droga. Znaczy, tego rodzaju segregacji dzieci na pewno nie będzie w szkole przyszłości w Polsce, a przynajmniej dopóki ja będę miał na to wpływ. Programy stypendialne dla wybitnie uzdolnionych, tak. Programy, w których rozwijamy talenty, choćby ta Liga Robotów, tak. Natomiast nie segregacja polegająca na tym, że od 10 roku życia będziemy teraz mówić ty tu, ty w tej klasie, ty w tamtej, bo doprowadzimy się do ruiny. To tak tylko podsumowując. I ostatnia rzecz tutaj dla pana profesora Dziegana. Proszę państwa, to, co robimy dla studentów i dla uczniów Ukrainy, ma tylko jeden cel. Ja to powtarzam również panu ministrowi Sierchiowi Szkarletowi. My tu jesteśmy po to, żeby tymi dziećmi się tylko zaopiekować na chwilę i tymi studentami zaopiekować na chwilę, bo oni są absolutnie niezbędni niepodległej, wolnej Ukrainie. Ukraina się odbuduje i to bardzo szybko. Po zwycięskiej wojnie kilka lat to będzie wielki rozwój gospodarczy Ukrainy. Odbudowa na każdym zakręcie, na każdej rogatce, na każdej drodze, na każdym bloku, wszędzie. To będzie gigantyczny rozwój gospodarczy Ukrainy. Ale jeden olbrzymi problem Ukrainy będzie bardzo trudny do pokonania i dlatego nasz cel jest taki, żeby nie integrować tych dzieci zaś na siłę, tylko zaopiekować się nimi na chwilkę, bo te setki tysięcy dzieci są potrzebne niepodległej Ukrainie, która straciła w ostatnich 30 latach 17 milionów ludzi. To jest przepaść. To jest dopiero wyzwanie do nadrobienia w Ukrainie. My tu jesteśmy, panie profesorze, proszę to przekazać wszystkim naszym braciom ukraińskim, nie po to, żeby te dzieci przejmować, tylko po to, żeby się nimi zaopiekować, bo one muszą wrócić na Ukrainę i budować niepodległe państwo, odbudowane. Dziękujemy bardzo. Poproszę teraz pana Laszlo Gheorghi, komisarza rządu odpowiedzialnego za koordynację programu Nauczanie dla Węgier. Bardzo proszę, panie komisarz. Dobrze, mam tylko minutę, uruchomiłem stopę. No więc, jeśli chodzi o przyszłość edukacji i o internacjonalizację do edukacji. Przede wszystkim jakość nauczycieli i zrozumienie tego, w jaki sposób możemy przyciągnąć przyszłe pokolenia. To jest kluczowa sprawa, niezależnie od cyfryzacji. Cyfryzacja, nauczanie na odległość, e-nauczanie może być sposobem na przekonanie uczniów korzystających ze smartfonów. Nauczanie musi być również bardziej spersonalizowane. W związku z tym to ułatwia nam pomiary, a tylko to, co daje się mierzyć, można poprawiać. Po czwarte, a nauczyciele w coraz większym stopniu stają się mentorami. Oczywiście dobrzy nauczyciele będą nauczali również wykonywać dobrzy nauczyciele powinni być dostępni na całym świecie. I tutaj chciałbym się odnieść do tego, o czym powiedział pan minister. Oczywiście szkoły stacjonarne też będą odgrywały bardzo istotną rolę, szczególnie jeśli chodzi o interakcję. Dziękujemy. Pan profesor Markian Malski. Tak, dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Panie ministrze, bardzo dobrze zdajemy sobie sprawę z tego, że robimy wszystko, aby nasi studenci i profesorowie jak najszybciej wrócili do kraju, do państwa, do tej wielkiej odbudowy Ukrainy. Ale zachęcił mnie pan przewodniczący do wspomnień. Króciutko jedne tylko zdanie. Co mi się nie udało w planie organizacyjnym i instytucjonalizacyjnym jako ambasadorowie w Warszawie? Pierwszy, Uniwersytet Polsko-Ukraiński na kształt Wiadryny z lokalizacją w dwóch idealnych miastach. Zamość z polskiej strony, Żółkiew z ukraińskiej strony. Wielkie szanse dla mobilności, dla komunikacji studentów i profesorów. Drugie, może szerzej,
Uniwersytet Partnerstwa Wschodniego. Wielka szansa z lokalizacją oczywiście w Warszawie. Wielka sprawa i rzecz dla Polski. I trzecie, Natolin 2 w Ukrainie. W Kijowie lub w Lwowie. To może wydawać się jak marzenie ściętej głowy, ale to jest dobra szansa dla naszej wspólnej pracy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan profesor Ihor Serpenda. Bardzo proszę, panie profesorze. My dzisiaj mówimy o sztucznym intelektu i mówimy dużo o sztucznej inteligencji. Uważam, że uczelnie powinny szukać współpracy ze sztuczną inteligencją, a nie walki z nim. I powinniśmy też zastanawiać się, jak go właściwie wykorzystać. Dziękuję bardzo. Pan profesor Jan Pomorski. Chciałem zwrócić uwagę na problem przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu i wyrównywania szans. Bo to, że do 15 tysięcy trafiają właśnie wyposażenie, to chodzi, żeby dać tym dzieciakom z małych miejscowości szansę wyrównywania edukacji. I to jest niezwykle ważna misja. I druga kwestia, która się z tym wiąże, to jest kwestia tego, o czym była tutaj mowa i ksiądz rektor też zwraca uwagę na to, że wykorzystujemy to narzędzie do przekazu i chodzi o to, żeby ten przekaz był oparty o wartości. Można robić rozmaite aplikacje. My robimy na przykład aplikację, która pokazuje doświadczenia ze spotkań z Janem Pawłem II, ze Światowych Dni Młodzieży. Każdy dzieciak może ją sobie pobrać na telefon. Każdy może ściągnąć i zobaczyć to doświadczenie. To jest doświadczenie mojego pokolenia. Ale trzeba się nim dzielić. Żeby można się dzielić, to trzeba mieć dostęp do technologii. Po to są potrzebne również laboratoria przyszłości. Dziękuję. Dziękujemy. I teraz poproszę pana profesora Stefana Puricci. Bardzo proszę, panie profesorze. Że wszyscy uczestnicy paneli zgodzili się z tym, że cyfryzacja jest środkiem do polepszenia oświaty, a nie celem. Chcę podkreślić, że laureaci Nobla nie otrzymują nagrody nie za wielkość informacji, którą posiadają, ale za oryginalne decyzje, które znajdują. Otóż uniwersytety powinny znaleźć metody stymulacji innowacji, kreatywności naszych studentów i przyszłych fachowców. Dziękujemy. I panią dyrektor teraz z IPN oddziału w Gdańsku. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, no mój wniosek jest taki i podtrzymuję, myślę, że też obejmuje to, o czym rozmawialiśmy, że w zasadzie no, technologia ani nie zastąpi wychowania nigdy, ani nie zastąpi nigdy edukacji, ale jeżeli możemy korzystać z tego narzędzia, żeby zbliżyć się do celu, tutaj nawiązuję do słów pana ministra, to powinniśmy z tych narzędzi korzystać w rozsądny sposób, bo przykładem jest chociażby najprostsza technologia, taka jak prąd. To jest kwestia zawsze edukacji, jak korzystać z tych technologii i wykorzystywać jej potencjał, przekierować atencję na te superlatywy i pozytywy wynikające z rozwoju jeszcze nowych sekundę. Technologii. I dziękujemy bardzo pani dyrektor za głos w debacie, w dyskusji. I ojciec Tomasz Choma, bardzo proszę o ostatnie słowo. A mogą być trzy? To trzy. Raz, dwa, trzy. Dobrze. Więc mam trzy słowa, czyli trzy hasła, trzy tematy. Pierwsze, jeżeli... Nie, tematy to się nie zgadzamy. Przepraszam, trzy hasła. Bo nas nigdy nie poproszą o uczestnictwo w panelu, ojcze Tomasz. Dobrze, bardzo dziękuję. Sztuczna inteligencja jest to rzecz... jesteśmy w rzeczywistości, której tutaj nie zmienimy. Możemy tylko w nią wejść i to, co jest istotne, to jest jej humanizacja. I tutaj zapraszam do współpracy również w gronie uniwersytetów Europy Karpat, ale i szerzej do pracy nad takim humanistyczno-socjologicznym czy społeczną refleksją nad cyfryzacją i wkładem w rozwój cyfryzacji, bo ona będzie się rozwijała, ale ten komponent jest bardzo potrzebny. Druga, bardzo dziękuję panu ministrowi Czarnkowi, że powiedział o tym, że dzieci ukraińskie są tutaj czasowo
mają schronienie, ale ich dom jest na Ukrainie i ich przyszłość jest związana z Ukrainą. I to mi się wpisuje w taki temat, który od wczoraj gdzieś mi chodzi po mnie, kiedy słuchałem o sytuacji na Ukrainie, gdzie mówimy o odbudowie Ukrainy, mówimy o infrastrukturze, mówimy o przemyśle, gospodarce, a bardzo mało mówimy o społeczeństwie. A społeczeństwo jako pierwsze potrzebuje odbudowy. I dzieci są tutaj fundamentem tego nowego społeczeństwa, również naznaczone wojną, ale niemniej jednak one będą niosły na sobie ciężar odbudowy Ukrainy, bo w ten wiek wejdą. To nie jest kwestia roku, dwóch, to jest kwestia generacyjna odbudowy Ukrainy. I za to bardzo dziękuję. I o taką też refleksję nad tym wymiarem odbudowy społeczeństwa do tego zapraszam. I trzecie, i kończę temat w nawiązaniu do wypowiedzi pana Laszlo, jakość nauczycieli. Nauczyciel ku przyszłości, czy nauczyciel ku teraźniejszości, który pracuje na bazie z przeszłości. Jak połączyć stare i nowe w sposób taki, żeby umieć krytycznie reflektować nad rzeczywistością dzisiejszą i kreatywnie patrzeć w przyszłość i przygotować ludzi do tego konstruktywnego włączania się. I to jest wyzwanie, które stoi przed nami. Dziękujemy. Serdecznie wszystkim Państwu dziękuję za udział w panelu. Wszystkim tym, którzy uczestniczyli i wsłuchiwali się w słowa wypowiedziane przez panelistów. Również serdecznie dziękuję. Dziękuję za te wszystkie głosy. One są istotne i ważne, chociaż też może jedno zdanie bardzo istotne, w mojej opinii ważne. Pamiętajmy, że pojęcie, taka kategoria jak to pojęcie sztucznej inteligencji jest oksymoronem. Miejmy na uwadze to, że niczego nie ma w sieci, czego by tam nie wprowadził człowiek. Więc miejmy to na uwadze. Dziękuję bardzo.